święta. Moje serce jest pełne złości! Miłości, miłości!
Znam szczęście, które nie gaśnie z pozą sobotniego wieczoru. To niemożliwe. Życie? Co to znaczy? To znaczy coś dla tych, którym się udało. Szczęście, fart. To tak już jest. Jedni się rodzą pod szczęśliwą gwiazdą, a inni nie. Nic się na to nie poradzi. Ślepy traf i tyle. Co to znaczy? To znaczy coś dla tych, którym się udało. Strach przez duże S. Mają przed nią okropnego Pietra, co mnie zresztą bardzo śmieszy. Ale dla innych, dla spisanych na straty, to już mniej banalne. Na pewno jakieś rozwiązanie. Ale to nie ja wybrałam sobie życie! To nie ja powiedziałam, chcę się urodzić! A więc dlaczego? Dlaczego mimo wszystko żyję? Dlaczego, kiedy przestaję oddychać, po chwili odruch, nad którym nie panuję, każe mi nabrać powietrza? Dlaczego życie jest chwilami takie uporczywe? I dlaczego jest takie okrutne? Takie podłe? Dlaczego potrzebuję czuć, że jestem kochana, niezbędna? I dlaczego tego nie czuję? I dlaczego wszystkie te pytania bez odpowiedzi? Mam nadzieję, że szybko mi odpowiesz. Czekam z niecierpliwością. Ona jest niezbędna. Ona jest światłem. Jest ktoś, kto nie może się bez niej obejść. Moja Sylwia. Więc do tego doszła. A ja się chciałem na niej oprzeć. Marzyłem, żeby ją uczynić szczęśliwą. Chciałbym spotkać swoją Sylwię.
Ile ma lat? 16. Co jej odpiszesz? Te jej pytania. Że one wszystkie są moje. Mogę ci coś powiedzieć? To jest dla mnie zbyt ciężkie. Spodziewa się dziecka. Z kimś innym. Może od 2 miesięcy. I jak może dawać życie, jeśli nie wie nawet, po co żyć? Nigdy nie daruję temu facetowi. Ją kocham nadal. Ale dzieciak będzie musiał zniknąć i to szybko. Kim ty właściwie jesteś? To długa historia. Jestem pasterzem. To mój zawód i lubię go. No a twoje stado? Gdzie jest? Na hali wieczpalu. Pewnego dnia rozpętała się tam straszliwa burza. Dziesiątki owiec zostały rażone piorunem. Nadmiar złego psy wywołał je popłoch. Jedne owce padły do jaru, inne się poraniły. Prawdziwa klęska. Nie mówiąc już o złodziejach stad. Trzeba było szybko działać. Tata powiedział mi: mój mały, słuchaj, jeszcze jesteś młody, ale nie mam nikogo oprócz ciebie. Rób co chcesz. Odszukaj je wszystkie. To będzie trudne, ale to twoje zadanie. Niech owczarnia będzie zapełniona. Idź więc, mój mały. Nie bierz nic ze sobą, żebyś mógł biegać. Żebyś wiedział, jakie to święto, ilekroć mu przyprowadzę parę owiec. Zupełne szaleństwo. Źle się przy tym pocharatałeś. Bez ustanku szukam jednej owcy. Jednej, jedynej. Mam wrażenie, że ucieka. Ty tylko mnie spostrzeży. O tej porze roku noc zapada szybko. Łatwo jest upaść, sobie skręcić kostkę. Ale krwawiąc, uczę się leczyć innych. Zaraz. Jeżeli dobrze rozumiem, to ty zostawiłeś całe stado tak po prostu? Bez pasterza! Co chcesz? Na tej jednej owcy o to zależy jak na źrenicy oka. Dla niego liczy się tylko ona. Co za cios, gdybym jej nie odnalazł. No to musi być naprawdę wyjątkowe. Jeszcze jej nie odnalazłeś. Ona boi się, że ją odnajdę. No to może ja mógłbym ci jakoś pomóc ją odnaleźć? Jeszcze jak? Można by spróbować jutro. Spieszy się ojcu, wiesz? A poza tym do jutra mogą tego zrobić krzywdę. Ale przecież widzę, że jesteś zmordowany. Odpocznij sobie. Moim odpoczynkiem jest mieć ją tu, na ramieniu. A te twoje zwierzęta mają imiona? Każdemu nadałem imię. No a ta owca, której szukamy, jak się nazywa?
Znam cię od dawna. Poznałem cię już na długo przed tym dniem na ulicy w Zawieje. Czyli to szukając mnie tak się poraniłeś? Gdybyś wiedział. Im bardziej ty nie byłeś w stanie sam sobie poradzić, tym bardziej nie mógł mi odmówić, żebym przybył cię uleczyć. Byłem dla niego wszystkim. Ale pewnego dnia zgodził się, abym go opuścił i zszedł na ziemię, aby ciebie pielęgnować. Gdy jesteś sam, on jest biedny. Bardzo biedny. Rozumiesz? A gdybym tak, dajmy na to, wpakował ci kulę w łeb, co by zrobił? Wysyłając mnie w drogę, podjął wszelkie ryzyko. A te rany? Skąd je masz? Zadali mi je przyjaciele. Przyjaciele? Tak. To dla mnie dość szczególne. Ciężkie to wytłumaczenie. To dlatego, że mnie zranili. Ja uczyniłem z nich przyjaciół, a nawet o wiele więcej. Braci. Kiedyś to zrozumiesz. W jaki sposób cię skrzywdzili? Ludzie pochwycili mnie i obliczowali. Bali się, że dalej będę grać na flecie. Ubodzy tak bardzo lubili słuchać mojej gry, że gdybym nie przestał, stali się wkrótce jednym ludem. No i? Następnie przywiązali mnie do drzewa. Wbili w moje ręce duże gwoździe, żeby mieć pewność, że nie będą mogły uzdrawiać. Ale przywiązany do drzewa i w dodatku przybity gwoździami, powinieneś był umrzeć? Tak się właśnie stało. Przeszedłem przez śmierć. Przez twoją śmierć. W takim razie jak to jest możliwe, że ty jesteś teraz, tutaj? Właśnie to wam jest tak trudno zrozumieć. Posłuchaj. Trzeciej nocy. Ojciec wszedł po cichu do groty, gdzie mnie złożono. Pochylił się nade mną. Tchnął we mnie tak, jak to się robi z topielcem. Wziął mnie za rękę. A ja wstałem. I następnie udałem się do ludzi. Wszędzie tam, gdzie ich zostawiłem. Tam, gdzie cierpieli. Na strychu, na drodze, w ogrodzie. I teraz jestem tutaj. Na twojej drodze. Ale do czego zmierzasz? Emanuelu, czy zgodzisz się, żebym cię przyprowadził jeszcze raz do ciebie? A jeżeli odmówię? Cóż, wówczas zostawię raz jeszcze. Tak jak w Zawiei, jak w Dolinie, jak w Złej Śmierci. Nie lubię długo stukać do jednych drzwi. Daleko ta twoja owczarnia? Dużo bardziej na wschód. No a miejsce, skąd pochodzisz? Jak się nazywa?
radości. Dojdziemy tam kiedyś, ale po długiej wędrówce. A no i dalej nie wiem, jak masz na imię. Zawsze trochę boję się je wyjawiać. Ale odkąd się przyjaźnimy, masz prawo do mojego imienia. Na początku ojciec chciał mnie nazwać Emanuel. O, to tak jak ja. Czyli mamy to samo imię? To samo. To ja pierwszy je otrzymałem. No, a dlaczego twój ojciec się wahał? Stwierdził, że nie jest dość wymowny. Dlatego wymyślił inne. Emanuelu, od dzisiaj będziesz Jezus. Jezus? Nie, zaraz, jak to możliwe? Już od dawna mi o nim mówiono. Nawet, o, mama zaczęła. Nie rób tego, a tego ci nie wolno, bo cię Pan Jezus pokaże. Dzięki. Ale totalnie mi obrzydło. O, a w podstawówce, jak na religii wkuwaliśmy regułki na pamięć, żeby zdobyć punkty, to mi się zacząłeś mylić z katechetką. Jak to jest możliwe, że to jesteś ty? Już wyglądasz jak jakieś zagubione dziecko. Dobrze jest to usłyszeć. Cię wraca po ciężkim dniu. Bardzo chciałem cię z nią poznać. Jestem pewien, że się polubicie. Wygląda na młodszą od ciebie. To twoja siostra? Raczej twoja. To mama. Nazwamy ją Miriam. To ja ją wybrałem. Kochani, to Emanuel. W końcu dał się odnaleźć. Długo to trwało. Wybaczcie mi spóźnienie. Ale było warto. Emanuel, to Maria Magdalena. Kiedyś się przypadkiem spotkaliśmy. Uratowałeś mi życie. To ty sama jest. Witaj, Emanuel. To Piotr. Oderwałem go od sieci. Jest bardzo wybuchowy, ale też szczery. Zdradził mnie kiedyś. Ale już się pogodziliśmy. Pracuje ze mną przy stadzie. To Marta. Bardzo pracowita kobieta. O wszystkim pamięta i nic nie udzieli uwagi. Manuel, proszę, zasiądź z nami. Nie wiem jak ty, ale ja jestem bardzo głodny. Thank you.
Piotrze, zbiera się na burzę. Prowadziłeś już owce do zagrody? Jeszcze, przecież wiesz, nie wystawiłbym przecież na niebezpieczeństwo. Nie śmiem wątpić. Smakuje? Ja nigdy nie jadłem czegoś tak dobrego. Co to jest? Przyrządzone według specjalnego przepisu. Im więcej serca włożysz, tym masz je większe. I można je odzyskać, nawet gdy się je wyrzuci na śmietnik. Miriam. Emanuelu. Chciałbym z wami porozmawiać. Chodźmy do jakieś spokojne miejsce. Jesteś bardziej chory niż myślisz. Teraz nie chcę niczego przed tobą ukrywać. Wiesz, dusza też choruje na rak. Niczego się nie spodziewasz, aż nagle choroba wybucha i toczy do końca. Chcesz mnie zabrać do szpitala? Emanuel, mam prośbę. Przejdźmy wspólnie, jeszcze raz, drogę twojego życia. Co masz na myśli? Chodź ze mną wszędzie tam, gdzie żyłeś, gdzie cierpiałeś, tam, gdzie wtedy krzywdzono. Co ty, zwariowałeś? To już było! Po co się taplać w błocie? Wiesz dobrze, że jest wiele miejsc, których tak naprawdę nie zostawiłeś za sobą. Wiążą cię z nimi łańcuchy ze stali. Nie pozwalają ci iść dalej twoją drogą z czystym sercem. Zagradzają ci przyszłość. Boję się. Znam tę drogę lepiej od ciebie. Zaufaj. Teraz będzie zupełnie inaczej. Ale dlaczego nie przekreślić przeszłości tak tutaj, teraz, jednym ruchem ręki?
Nie potrafisz? Muszę uzdrowić każdą ranę tam, gdzie ją zadano. Zejść do korzeni, aby uleczyć twój ból. Znam się na tym. Pozwól mi to zrobić. Czuję się jak u siebie. To ja zapraszam cię do ciebie. Ruszymy się razem na wzgórza mojej wewnętrznej krainy. Chciałbym nazwać ją bez ziemi. Wędrowaliśmy ścieżkami, prowadząc nas ją. Zatrzymywaliśmy się wszędzie tam, gdzie upadłem, krwawiłem, płakałem. Jak dobrze znałem tych miejsca. Tak wiele ich było. A wszystkie żyły we mnie. Pasterz mówił prawdę. Obejrzeliśmy razem proces. Mnóstwo kłamstw na mój rachunek. Nie mogłem opłacić adwokata, a ten, którego mi przydzielono, miał wszystko wycięć. Przeszedłem przez nie. Czy on również miał odsiadkę? Nie znasz ostatniego polecenia ojca? Jeszcze na progu radości. Idź głosić jeńcom wyzwolenie. Powiedz im, wychodźcie. Jestem tutaj dzisiaj, aby cię wyrwać z więzień jeszcze straszliwszy. Czeka cię dużo cierpienia. Uważaj, za niedługo spotkasz fałszywego przyjaciela. Podłoży ci nogę w najmniej oczekiwanym momencie. Potem czeka cię sąd i pobyt w więzieniu. Znam twoje poszukiwanie prawdy. Czy jednak znasz tych,
mali idole. Gwiazdy filmowe czy piosenkarze, na których przynosisz chęć posiadania, władzy, którzy przykuwają twoje uwielbienie. Wielu z nich wmawia ci: jesteś stworzony do śmierci. Pozwolisz się sprzedać, kupić, okraść? Wpadłeś już głęboko w to gówno. Ale jeśli chcesz, mogę cię wyleczyć z raka. Za cenę twojej duszy. Mojej duszy? Moja dusza ma jeszcze jakąś cenę? Nie! Nic nie jest, przegrałem! Wszystko jest do odbudowania! Twoje życie! Odpowiadasz za nie jak za przyszłość świata. Czeka cię niezwykłe życie. Jeśli zechcesz. Przetrwa na życie wieczne. Czy przyjmujesz mnie dzisiaj jako drogę? Jedynego, który cię może wprowadzić w niewidzialny świat, światła i życia? Jedynego, który sprawia, że jesteś tym, czym jesteś. Tym, kim jesteś. Tak. Tak. Choć dzisiaj moja wolność to ty. Każdego dnia ojciec składa twoje życie w twoje ręce. Jest twoje. On ci ufa. Liczy na ciebie. Emanuelu, a teraz przyjmij znak, przez który pokonałem wszelkiego ducha śmierci. Znak życia i zwycięstwa.
moja mama. Wiesz przecież, że nie możemy pojechać do Maryli. Nie będziemy mieli z kim zostawić Emanuela. Jasny Gwint. To weźmy go ze sobą. Żeby znowu jęczał przez północy, że chce wracać do domu. Oczywiście. Ale to ty się nim zajmujesz. Jakże ten szczeniak zawadza? Ile rzeczy nie możemy przez niego zrobić? Mówiłem ci, że go nie chcę. O jednego za dużo. Usłyszałem to. Usłyszałem to przez otwarte okno. Długo potem biegłem ulicami. Miałem nadzieję, że mnie potrąci jakiś samochód, że mnie zaczną wszędzie wszyscy szukać. Już nawet widziałem ich obejmujących moje martwe ciało. W gruncie rzeczy to był dobry dzieciak. Kogo by to obeszło? Dla mnie się liczysz. Bardzo. Bardzo. Nie mogę bez ciebie żyć. Jesteś dla mnie niezastąpiony. Ile rzeczy będę mógł dzięki tobie zrobić? Czekaliśmy do późna w nocy. To ona. Ona was nie chce. To wasza wina. Byliście zbyt nieznośni. Nigdy nie przyszło. A ja wyrzucałem sobie każdą krzywdę, jaką jej wyrządziłem. Zechcesz mi wybaczyć? Ale co mam ci wybaczyć?
Całe zło, jakie cię wyrządzono. Ale to nie ty! To... Ja wiem. Ale... Jeśli cię skrzywdzili, to czy sami nie byli skrzywdzeni? A w nich ja cierpiałem. Ale ty nie odpowiadasz za ich grzechy! Mogę coś ci jeszcze powiedzieć? Kiedy Paweł wracał pijany i cię bił, kiedy koledzy śmiali się z twojego jąkania i z tego, że byłeś zawsze ostatni, kiedy szef cię wyrzucił, podejrzewając, że go okradłeś, kiedy lekarze, sędziowie nie traktowali cię poważnie. Wszystko to bolało mnie bardziej. O wiele bardziej niż ciebie. Każdy cios zadany tobie odbijał się w moim ciele. Ponieważ uderzał w serce ojca. Ale jak ty chcesz, żebym ja zapomniał te wszystkie obelgi, oszczerstwa, odrzucenie! Prosząc ich o przebaczenie. Ja? Prosić ich o przebaczenie? Tych tchórzy? Czy wiesz, co usłyszałam, gdy przybijali go do drzewa równego? Ojcze, to moi przyjaciele. Oni cierpią bardziej niż ja. Oni nie wiedzą, co czynią. Na nic dał się krzyk żołnierzy. Jego głos mknął jak strzała prosto w serce Boga. I Bóg zaczął ich kochać. Jestem tego pewna. Wybaczysz mi? W czasie to się człowiek przyzwyczaja. Ale przecież ty pewnie nie oglądasz za często telewizji. Ale Bóg, on ma to gdzieś. Czemu na to pozwala? Albo jest dobry, albo nie istnieje. Nie istniałbyś, gdyby nie dał ci udziału w swej dobroci. Gdy ty jesteś czasami wstrząśnięty, to wyobrażasz sobie, co to znaczy dla Boga. Rozpacz matki na widok zabijających się dzieci. Pomnóż ją przez 100 tysięcy. A zaczniesz się domyślać. Ale czy Bóg nie mógł zapobiec takiej ilości zła? No albo chociaż jakoś ograniczyć spustoszenie? Ja chcę, żeby to zrobił. Jego sytuacja nie jest taka prosta. Gdyby wkroczył bezpośrednio, wysyłając legiony aniołów,
to tylko oskarżono o niedopuszczalną ingerencję. Postaw się na jego miejscu. Ojciec nie może nic zrobić, nie przechodząc przez twoje serce. Dlatego właśnie dał to, co kocha najbardziej na świecie. Aby miłość była znów możliwa. No powiedz mi, co mógł jeszcze zrobić? Powiedz mi, a zaraz co zrobi? No powiedz mi, powiedz! Odebrać nam wolność! A czy można kochać, nie będąc wolnym? A po co kochać za cenę nienawiści? Dawać. To jest szczęście. To nie ma już innego szczęścia? To jest nasz sposób na bycie szczęśliwym. Ale to jest wasze własne szczęście! Dla was innego nie chcieliśmy. Jak je otrzymać? Bóg stworzył w tobie serce takie jak moje. Z tym królewskim darem. Móc powiedzieć w wolności, kocham cię. Albo nie kocham cię. Usłyszał to i wciąż to słyszy. No to w takim razie mógł narzucić miłość. Miłość. Czy można ją wymusić? Twoja Klara. Szalałeś za nią, prawda? No ona była nieczuła, jakby wyniosła. Przychodzi ci na myśl, powiedzieć jej z bronią przy sercu. Pokochaj mnie, albo cię zabiję. Miałbym jej skórę, ale nie serce. Serce. Nic nie może mu zadać gwałtu. Czego nie robiłeś dla swojej Klary? Tysiące uprzejmości. Nadzieję, że obudzę jej miłość. Postępowałeś tak jak Bóg. Po 2 latach życia wyłącznie dla niej dostałem zawiadomienie o ślubie. Byłem tym zrozgotany. Tak jak Bóg. Już sam nie wiem, co wymyślić. Przedstawiam ci przyjaciela. Spotkałem go w samą noc Bożego Narodzenia. I to od razu po tym, jak dostałem list od ciebie. A ja... chciałem ci tylko powiedzieć, że jesteś niezbędna. To, czy istniejesz, czy nie, zmienia dla mnie wszystko. Wszystkie twoje SOS słyszałem. Nie spadły w pustkę. Może usiądziecie. Wybaczyłem ci to. Nie mam już do ciebie żalu. Wybaczyłem Markowi. Wciąż cię kocham. Ale inaczej. Już nie chcę cię posiadać, tylko ochraniać. I chronić życie, które w sobie nosisz. Nie przejmuj się.
lubię tą skrobankę. Nie chcę tego chora. Popsuje mi młodość. Nie mogłabym przez niego nigdzie się ruszyć. Nie mówiąc już o reakcji rodziny. Poza tym, taki dzieciak cholernie dużo kosztuje. Ale Sylwio, błagam cię, zachowaj go. Z miłości. Z miłości do samej siebie. Z miłości do mnie. Zanim to zrobisz, z miłości do niego. Wkrótce potem, z miłości do tego, od którego go otrzymałeś. Do Marka? Pozwól, aby zadano gwałt twemu sercu. Zadać boli twemu sercu to złamać serce Boga. A co to obchodzi Boga? Twój mały już go poznał. Już liczy na niego tak bardzo, jak zawsze dla niego liczy. Pięcie miłości. Nie wyłączaj teraz prądu życia. Sylwio, kochasz mnie jeszcze? Jesteś wciąż tak samo piękny. W takim razie chyba jesteś szczęśliwa, że moja mama nie usunęła mnie tak, jak chciała. Widzisz, nie wiesz, kim się może stać twoje dziecko. Od twojej miłości zależy, czy będzie kimś wspaniałym. Jeśli nie usunę, co z nim będzie? Jeśli już istnieje, to na zawsze. Jest już pisane na orbicie życia wiecznego. W każdym razie spotkasz go w radościach. Powie ci, nie chciałaś mnie u siebie.
ale ja chcę cię mieć u mnie, u Boga, u nas. Jesteś wciąż mamą. Wszystko ci wybaczymy. I będziesz z niego dumna tego dnia. Czym się przejmować? Będę ci także wstyd. Będzie taki piękny w swej wiecznej chwale. Ten syn Boga, którego wyrzuciłaś na śmietnik. Chcę ci oszczędzić tej rany. Ale te, które to zrobiły, nieźle na to wychodzą. To jej na zawsze naznaczę. Uwierz mi. Tylko żebrak miłości może je uzdrowić. Ty uzdrowi. Błagać Boga, by je przyjął do swego domu. Nie jest za późno, by je kochać. Nie, ona nie pozna swojego ojca. Potrzebuje ojca, by być szczęśliwe. Ponieważ nie umiałaś. Nie mogłaś czekać, by darować mu ognisko trwające w wierności. Wzięłaś na siebie jego przyszłe cierpienie. Co teraz zrobisz? Wszystko jest już przesądzone. Nigdy nie jest za późno, by dać się spotkać miłości. Pokażesz mu, że ma ojca. Zawsze uważnego. Zawsze obecnego. Kiedyś byłem równie mały jak on. Już jesteś czysty. Kochaj mnie, kochając swoje maleństwo. I Sylwio, nastrój dobrze swoje serce, zanim zgodzisz się zestroić z kimś swoje ciało. Aby dwa życia były symfonią. Thank you.
Witaj. Miło nam będzie cię gościć u siebie. Jak się nazywasz? Na imię mi Emanuel. Emanuel, jak wspaniale. Wiesz, co znaczy twoje imię? Był znany. Dziś będziesz Bogiem z nami. Cieszę się, że jesteś. Dlaczego Chiny? To jeden z tych krajów, w których ziemia jest czerwona, bo podlewana krwią Jezusa, płynącą w żyłach Jego przyjaciół. Znaleźli mi tam wejście, ale to jest bardzo ryzykowne. Przecież to nie Chiny są w największym niebezpieczeństwie. Rozpacz mamy wszędzie dookoła. Jeśli ona jest taka odważna, dlaczego nie ja? Możemy cieszyć się w swoim gronie naszym małym, spokojnym życiem? Kiedy innym brakuje uśmiechu. Światło gaśnie w rękach temu, kto nie chce dać drugiemu.